Plan jest startowy bardzo bogaty. Tak jak determinuje wszystkie przygotowania i warunkuje przede wszystkim Grand Prix, no tak jak się ułożył kalendarz, że w większości, przynajmniej na początku sezonu tych imprez, które mamy u nas, to tak się nakłada Grand Prix, że wtedy mamy mecz u siebie w następnym dniu ligowy w Gorzowie i no trudno jest zebrać cały, przynajmniej w większości zespół przed tym meczem. No cóż, no, poza ligą, która się odbyła, która miała odbyć się w niedzielę w Gdańsku, w Częstochowie, jak wszyscy Państwo wiecie, się nie odbyło z wiadomych przyczyn pogodowych. Liga Szwedzka, gdzie wszyscy zawodnicy jeżdżą poza kontuzjowanym Kasprzakiem, przechodzącym rehabilitację. No i wszyscy teraz obrali kierunek że tak powiem, Pragę. Także treningi jutro, w sobotę dla tych zawodników, którzy będą na miejscu, czyli mówię Sundström, Przemek Pawliski plus młodzież. Nie wiem, okaże się. No, godziny mamy takie, jakie nam z góry narzucają organa zarządzające, łącznie z telewizją, tu nic nie mamy do gadania. To bardziej można rozpatrywać w kategorii kibica, że ta godzina może być bardziej wygodna dla zwłaszcza powrotu do domu, nie będzie już tak późno. A my, no, no cóż, no my musimy się do każdych warunków dopasowywać na tyle, ile tylko będziemy potrafili. Mówię, no, trudno to nazwać rewanżem za ubiegłoroczny finał. No, takie jakieś, uważam, że to jest niepotrzebne wyzwalanie jakichś emocji. A wiem coś o tym, bo takie emocje się wyzwoliły w trakcie zimowej przerwy, gdzie właśnie media podnosiły głosy tych ludzi, którzy chcieli to. Ja mówię, to nie media wymyślały, ale ludzi, którzy chcieli podsycić atmosferę. I ta atmosfera była bardzo gorąca, zwłaszcza w miejscu zapalnym nad parkingiem. I jak się skończyło, wszyscy wiemy, sportowo dla nas sukcesem, a organizacyjnie uważam i dla propagandy sportu źle, łącznie z moją osobą, gdzie też w pewnym momencie nie wytrzymałem. Było to naganne, ale myślę, że tu musimy być mądrzejsi i bardziej patrzeć na rywalizację sportową, a nie na jakieś tam. W ubiegłym roku to my byliśmy mistrzami i jesteśmy nadal mistrzami. To jest historia. Teraz to jest nowe rozdanie, a co do siły zespołu, no to trzeba powiedzieć, że sport ma to do siebie, że nie wszyscy są w optymalnej dyspozycji, a zwłaszcza żużel, jeżeli chodzi o tak zwaną formę. A te zespoły, ci zawodnicy, którzy na początku sezonu mieli ten dół, że tak powiem, zawodnicy uznani, jak Hancock, Holder, mówimy tu już o drużynie toruńskiej, to coraz bardziej łapią ten właściwy rytm i są tymi filarami tego zespołu. Myślę, że to nie będzie taki spacerek. Skład jest tak ustalony, żeby, jak widzę, pewne są roszady, zamienione są pary Hancock z Miedzińskim, pewnie po to, żeby coś zmienić i może nam utrudnić, choć to, co będzie się działo na torze, trzeba będzie reagować w następnych wyścigach dobrą dyspozycją. Jak ona będzie, bo Grand Prix czasami bywa różna. No ja myślę, że każda akcja, która zachęca, z którą klub wychodzi łącznie z partnerami, firma taksówkarska Joker czy firma Geze, która użyczyła no, luksusowy samochód do tego typu akcji, jest godna poparcia. Ja mogłem wczuć się w rolę tego taksówkarza i zobaczyć, jak to ten zawód smakuje. No, w tak komfortowym aucie na pewno łatwiej się to wykonuje. Niemniej było co ciekawe, że ludzie, którzy korzystali z tej taksówki, nie wiedząc o tym, co ich czeka, no, wychodząc, byli mile zaskoczeni i pojawiał się uśmiech, który no, nieczęsto gości na naszych twarzach, jesteśmy zabiegani, a jeżeli coś dostajemy tak od z niczego,
że tak powiem, czyli darmowy przejazd, gdzie fundowała firma Joker, gdzie dostawali pasażerowie zaproszenie na mecz ligowy i to przecież atrakcyjny, no to chyba akcje warte i godne podziwu. I chcę zaznaczyć, że byłem w wielu klubach, a gorzowski klub uważam w tym wiedzie prym, jeżeli chodzi o innowacyjność takich różnych akcji i zaskakiwanie pozytywnie kibiców. Co się chyba przekłada na to, że ta frekwencja jest coraz lepsza. A kibic, tak jak ja wiem z doświadczenia i w rozmowie z zawodnikami, w sytuacjach tych trudnych, chociażby przypomnijmy sobie ostatni mecz tutaj z Falubazem, gdzie wydawało się, że 14 biegiem można powiedzieć, postawimy kropkę na D, okazało się całkiem odwrotnie, a kibic w tym momencie swoim dopingiem no, zmobilizował zawodników, że jednak wyciągnęliśmy ten remis, gdzie już wielu pewnie wątpiło chociażby w ten połowiczny sukces. Dzisiaj jest czwartek, jutro będę miał następne wieści, także przechodzi intensywną rehabilitację, tak żeby mógł wsiąść na motocykl w pełni sprawny fizycznie. Tak to na pewno jeszcze tam pozostałości jakieś będą, ale musi być taki moment, kiedy on wsiada, odbywa trening i mówi, że jest dobrze, bo nie można zrobić kroku w tył. Tak mi się wydaje i tak ja uważam. Czy to będzie w tym tygodniu? Ja osobiście myślę, że chyba jeszcze nie, ale być może na początku przyszłego.